Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zaczynamy, można powiedzieć, troszkę od dupy strony, bo w bagażniku. Ale może już się domyślacie, a w sumie już jesteście pewni na 100%, bo przecież czytaliście opis, także wiecie, o co chodzi. Dziś chciałbym kontynuować wygłuszanie, a konkretnie wygłuszenie bagażnika. Z tego względu, że jak pewnie oglądaliście film z wygłuszania drzwi, zostało mi trochę tej maty i postanowiłem sobie ją właśnie wykleić tutaj w bagażniku. W szczególności tutaj tą wnękę, gdzie mamy koło zapasowe, czyli tam, gdzie jest akumulator pod spodem. Od tego zacznę, bo nie wiem w sumie, na ile mi wystarczy tej maty jeszcze, ewentualnie wtedy dokupię. No i będę chciał tutaj też mniej więcej to miejsce wykleić, ale tak jak mówię, zależy, ile mi tego zostanie. No a przy okazji, jak będziemy tutaj to wyciągać, rozbierać, oklejać, chciałbym jeszcze też poprawić rzeczy, które tutaj wcześniej robiłem, no ale to już Wam powiem później, jak będziemy oklejać i rozbierać. Robotę sobie też rozłożę tutaj na spokojnie, po pracy, na w sumie może i nawet kilka dni, z tego względu, że szybko robi się ciemno. No ale żeby właśnie tego czasu teraz nie tracić, to zabieram się tutaj za opróżnianie bagażnika. Jak pewnie nieraz widzieliście w filmie, trochę tych gratów u mnie jest, ale już wszystko wyciągnąłem. Teraz odkręcam subwoofer. No i sprzęcik mamy odkręcony. No i tutaj właśnie jest teraz pierwsza rzecz, którą chciałem poprawić, bo jak pewnie oglądaliście w filmie, nie kupiłem odpowiedniej wtyczki i zlutowałem sobie przewody. No a teraz mam właśnie taką wtyczkę i chcę ją założyć, dokładnie taka sama jak zakładałem przy głośnikach. Myślę, że tu też bez problemu się nada. Także wyciągam trochę przewodu, obcinam i zarabiam sobie wtyczkę z pinami. Jak widać, piny już zarobiłem. Wkładamy teraz je w taką kostkę właśnie, która mi spadła. Podobna do oryginalnej, choć troszeczkę mniejsza. Tak to wygląda po zmontowaniu. To samo z drugiej strony. Wkładamy piny do kostki. No i teraz bez problemu możemy sobie kostkę spiąć. Aczkolwiek, o, jedną ręką może i trochę problem. Nie wiem, czy dam radę. Ale spinam i sprawdzam, czy sprzęt gra. Wszystko gra, wszystko działa, także możemy sobie kostkę na razie wypiąć, wywalić sprzęt gdzieś i będziemy tutaj brać się za wyciąganie całego akumulatora. A żeby go wyciągnąć całkowicie z auta, musimy w sumie odkręcić najlepiej tutaj te trzy śruby i z tyłu, z drugiej strony mamy tylko dwie. Ale wykręcamy to, żebyśmy mieli swobodny dostęp, bo i tak będziemy tutaj potrzebować miejsca, żeby to wszystko okleić, także to nam nie będzie potrzebne. Wyciągamy wszystko, co możliwe. Także odkręcamy w sumie tych 5 śrubek, klucz chyba 13 i jedziemy z koksem. No i teraz akumulator już mamy luźny. No i teraz wykręcamy obie klemy. Odsuwamy na bok. No i wyciągamy sobie akumulator, żeby nam nie przeszkadzał. Trochę miejsca już nam się zrobiło, ale teraz wyciągniemy sobie cały ten tutaj tą wykładzinę, czy co to tutaj jest. A żeby się do tego dostać, wykręcimy sobie wszystkie tutaj cztery te zaczepy, które są tutaj do bagaży. Tutaj jak widzicie. I to wtedy powinno nam, te listwy całe, tak, powinny nam tutaj już wyjść bez problemu. W sumie to Wam źle powiedziałem, tam z przodu nie trzeba odkręcać, wystarczy odkręcić tutaj z tyłu i ta listwa już tutaj powinna Wam wyjść, tylko trzeba sobie wyciągnąć ten boczek, żeby ją troszeczkę przekręcić. No i teraz możemy już wyciągnąć tą wykładzinę, czy jak to się nazywa. Od razu możemy sobie trochę tu posprzątać z tyłu. Możemy sobie też tutaj poodkurzać, jeżeli macie czym i jeżeli jest to możliwe. No ja akurat nie mam odkurzacza przy sobie, także tyle co mogę, to wyczyszczę szmatą. No i możemy przystąpić do oklejania. Tutaj nie ma żadnej reguły ani zasady. Ważne, żeby wszystko w miarę dobrze okleić. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić sobie wszystkie otwory oraz śruby, tak jak w moim przypadku na subwoofer, oraz te, które trzymają akumulator, aczkolwiek mówię, to akurat tą matę idzie chyba przedziurawić śrubą bez problemu, ale po co sobie to utrudniać, jak można zostawić po prostu wolne miejsce
i wtedy będzie bez problemu można to przekręcić. Dobra, to ja biorę się już tutaj za oklejanie. Myślę, że chyba tak do tego miejsca będę oklejał. Tutaj z tej strony tak samo. No i zobaczymy, na ile mi wystarczy tej maty, bo chciałbym jeszcze tutaj pod tą podłogą też wykleić. No ale to się okaże później. Plany były ambitne, ale niestety materiał już się skończył. Zdążyłem zrobić tylko całą tą wnękę. Tutaj na górę już niestety nie wystarczyło. Ale to nie ma nic straconego, bo można to w każdej chwili dokleić, z tego względu, że tu najgorsze, najtrudniej dostępne już mam gotowe. A tutaj już na tej płaskiej powierzchni będzie dużo łatwiej, nie będzie tyle rozbierania i można będzie to w każdej chwili dokleić. Tutaj nie oklejałem tylko tego miejsca, żeby można było odczytać sobie kody wyposażenia w razie czego. Aczkolwiek to już jest chyba nieaktualne, bo nie zgadza się z moim wyposażeniem. Zresztą sami pewnie widzieliście na filmach, że jest dużo więcej. No ale co nie zmienia faktu, że lepiej niech sobie to zostanie. No i dobra, no materiału więcej nie ma, także mogę przystąpić do ponownego montażu akumulatora. Ale zanim akumulator, nie zapomnijcie o wykładzinie, bo ja już zapomniałem. Także pierwsze co przed akumulatorem, pamiętajcie o wykładzinie. Wykładzina włożona, akumulator podłączony. Teraz zajmiemy się subwooferem. No ale niestety nie zajmiemy się tym, bo chciałem tutaj troszeczkę pokombinować. Kupiłem sobie trochę inny głośnik, taki typowo basowy. Nie taki jak tutaj, telewizorowy. Ale niestety nie wziąłem pod uwagę głębokości tutaj tego subwoofera i ten głośnik jest niestety za wysoki i tutaj nie wchodzi, także nic tutaj nie pokombinuję. Składam tak jak było w oryginale, z powrotem wszystko i pakuję go na swoje miejsce. Minęło kilka dni, jak widzicie mam już wygłuszenie, także skończę tutaj to co zacząłem, to co mi zabrakło. Wykleję tutaj po obu stronach i będę ściągał całą tą płytę, żeby jeszcze wykleić pod tym. Boki już mam skończone, zostało mi tylko tutaj wykleić to miejsce, a jak ściągnąć, to pewnie wiecie, wystarczy tam po lewej i po prawej stronie odkręcić dokładnie to samo jak tutaj i bez problemu to wyciągamy. Tutaj zwróćcie uwagę, że jest dojście chyba do zbiornika paliwa, ale to też niczym nie przeszkadza, bo można to później w razie czego odciąć, jak będzie trzeba się dostać. Także oklejam tutaj to pozostałe miejsce i będziemy wszystko składać. Jak widać wszystko już ładnie oklejone. Możemy przystąpić do montażu wszystkiego z powrotem, ale tutaj ja sobie zamontuję oryginalny zestaw, taki jak przychodzi do aut wyposażony fabrycznie subwoofer. Także takie sobie coś włożę. Pasuje dokładnie tak samo, ale mamy tutaj właśnie wszystkie elementy potrzebne, te które zazwyczaj właśnie są w kole zapasowym, a jeżeli jest subwoofer, to właśnie znajdują się one tutaj. Ja sobie takie właśnie coś dokupiłem, taką narzędziówkę tak zwaną i właśnie ją teraz tutaj już zamontuję. Wszystko już tutaj mam skręcone, także zakładam sobie już tutaj też boki na gotowo. No i jeszcze tutaj dostałem od kolegi Kamila w prezencie oryginalny pojemnik na lewarek i pokrętło od lewarka. Dzięki czemu będę mógł sobie go tutaj zamontować jak w oryginale. A tak to wygląda już po zmontowaniu. Także jeżeli macie swoje jakieś graty, możecie teraz tu poukładać. No i w sumie możemy na tym kończyć, ale ja jeszcze chcę sobie tą tutaj pokrywę z bagażnika od środka wykleić tą pianką, którą wyklejałem tapicerkę drzwi. Nie wiem czy coś to da, czy coś to pomoże, ale spróbuję, nie, na pewno nie zaszkodzi. Także wyklejam sobie cały środek tą gąbką. Tak to mniej więcej u mnie wyszło. Także zostawiam i zamykam. No i chyba to by było wszystko w temacie wygłuszania z tyłu. Pewnie będziecie pytać, czy coś to dało. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale odnoszę takie wrażenie, nie wiem, nie jestem też na 100% pewien, ale odnoszę wrażenie, że po wygłuszeniu drzwi w aucie zrobiło się troszkę ciszej. Nie wiem, czy naprawdę, czy mi się to tylko wydaje, czy tak sobie wmawiam, czy takie złudzenie, ale naprawdę mam wrażenie, jakby było troszkę ciszej. Także z mojej strony są takie odczucia, jakbyście o to pytali, bo pewnie będziecie o to pytać. Być może będzie ktoś chciał z tyłu też to zrobić, to będziecie teraz mogli sobie zerknąć mniej więcej, jak to wykonać.
ale oczywiście możecie robić to według swojego pomysłu, nie musicie patrzeć na mnie. Także tradycyjnie już regułką swoją na sam koniec podziękuję Wam za obejrzenie. Zaproszę do oglądania moich innych filmów, do subskrypcji mojego kanału. No i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!